Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza na podcast Bądź Bezpieczny w sieci z UMCS. Coraz więcej elementów naszego życia przenosi się do internetu, w tym poznawanie nowych osób i randkowanie. Chyba każdy z nas zna minimum jedną osobę, która korzysta z tego typu narzędzi. Niestety, nie każda internetowa znajomość kończy się Happy Endem. O miłości w internecie porozmawiam dziś z Magdaleną Bis, psycholożką, socjolożką, psychoterapeutką. Rozmawia Beata Pietryczuk. Cześć Magda, bardzo Ci dziękuję, że możemy dzisiaj porozmawiać o tym bardzo ważnym temacie. Cześć, cześć Tobie i, i cześć wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Jak już wcześniej wspomniałam, dużą popularnością cieszą się aplikacje randkowe, ale wcześniej jakby były to biura matrymonialne, portale randkowe. Jakby chcę nawiązać do tego, że to randkowanie w internecie nie powstało teraz na przełomie dwóch, trzech lat, ale ma się dość dobrze na naszym polskim internecie. Ja myślę, że odkąd, odkąd mamy do czynienia z internetem i, i, i z każdym dniem, miesiącem, tygodniem, kiedy rozszerzała się dostępność dla wszystkich, to był to taki obszar interesujący dla, dla, dla wielu użytkowników, więc to się, to się rozwijało. Oczywiście w innych formach, wcześniej to były czaty, jakieś pierwsze powstawały takie aplikacje, właśnie które miały na celu skojarzyć różne, Osoby, ale ja tylko chciałam wspomnieć, że o sfataniu to sfatanie istniało zawsze. Także tutaj, internet tylko stał się pewnym narzędziem, pewnym nośnikiem tego, co kiedyś, czym kiedyś zajmowały się ludzie, gazety, prasa i, i, i tak dalej. Także to zjawisko towarzyszy nam od, od, od lat. No właśnie, to jest jakaś alternatywa prawda, do tego, żeby, żeby nawiązywać znajomości nie bezpośrednio, ale pośrednio właśnie poprzez internet. I chciałam się Ciebie zapytać, czy. Czy ta trwałość związków zawierana przez internet faktycznie jest na takim samym poziomie jak ta zawierana w, prawda, w czasie rzeczywistym, w pracy, na różnych spotkaniach? Czy, czy, czy właśnie to, to randkowanie przez internet jest skuteczne? Znaczy, ja myślę, że tutaj poruszasz dwa bardzo ważne, y, dwa bardzo ważne wątki, bo rzeczywiście y, internet, słyszy, powiedziałaś alternatywa, ja zastanawiam się, czy to dzisiaj jest już alternatywą, czy jednak jest tym głównym y, nurtem, y, który tak mocno zawładnął y, naszym życiem, też takim właśnie y, nazwijmy to towarzysko obyczajowym, y, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta z portali randkowych, na całym świecie jest ich Dzisiaj ponad 5 tysięcy, więc to jest naprawdę, naprawdę ogromna liczba. To mówi też o tym, jak duża jest, jest potrzeba. To jest jedna rzecz, czyli, czyli to, że staje się to głównym źródłem, gdzie szukamy nowych, nowych znajomości. Rzeczywiście jesteśmy w stanie zawrzeć ich dużo więcej niż, niż na żywo. W, w świecie, który coraz bardziej przyspiesza, jesteśmy zaganiani, mamy mnóstwo obowiązków, to internet jest dostępny nam na co dzień, mamy go w komórce o każdej porze dnia i nocy. To jest, to jest jedna rzecz. A co do trwałości, to rzeczywiście prowadzone są badania nad tym zjawiskiem. Te związki wydają się być podobnie trwałe, jak, bądź podobnie nietrwałe jak związki, które zostały zawarte w taki sposób nazwijmy to tradycyjny. Natomiast wskaźniki, takie, które szybują w górę, to są takie ilość. Mówimy tutaj o ilości formalnych związków zawieranych. Właśnie po poznaniu się w internecie, czyli mówimy o coraz większej ilości zawieranych małżeństw, par, które, które poznały się właśnie w, w sposób wirtualny. Mhm. Właśnie, myślę, że masz tutaj rację, że to, to chyba już nie jest alternatywa, ale główne narzędzie do nawiązywania nowych znajomości, w szczególności po pandemii, kiedy trochę się zamknęliście, zamknęliśmy w tych, w tych środowiskach. Ale myślę, że właśnie może nie należy demonizować tak bardzo tego narzędzia, bo ono może wzbogacać też życie erotyczne na przykład poprzez sexting, prawda? Tak, ja jestem bardzo, jestem bardzo daleka od demonizowania tego narzędzia, ale też powiem, że uważam, że bardzo. Uważnie i rozważnie powinniśmy z niego korzystać. znaczy Dobrze by było, żebyśmy z niego korzystali, bo tutaj kwestia dotyczy, dotyczy złapania pewnej, pewnej równowagi, to znaczy korzystania z narzędzia, które jest dla ludzi, jest powszechne, to znaczy tak, żebyśmy mogli zachować, poznając nowych ludzi przez, przez internet tę nutkę romantyczności, tajemniczości, czyli to, co powoduje, że że ta relacja zaczyna nam się kształtować czy wydawać się ciekawa i chętnie byśmy ją potem rozwijali, a tym, żeby zachować jednak takie swoje własne, ja to nazywam BHP, to znaczy takie bezpieczeństwo też użytkowania. Bo wiemy, że internet wiele rzeczy nam ułatwia, chociażby poznawanie nowych ludzi, ale też no, nie możemy zaprzeczyć temu, że kryje się za tym dosyć, dosyć sporo niebezpieczeństw. Więc to wybalansowanie między tym, żeby korzystać i cieszyć się z tego, że mamy taką, taką możliwość, a tym, żeby czuć się bezpiecznie i, i, i nie narazić się na, na różne szkody, szczególnie psychologiczne, bo, bo wiele takich rzeczy się dzieje. Chociażby no, dużo się mówi o oszustwach, prawda, uwodzeniu, wyłudzaniu, czy danych, pieniędzy. To, 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 to są zjawiska, o których coraz częściej. Ci się mówi, one jest ich coraz więcej. Ostatnio było dość głośno o no, oszuście z Tinder'a, e, który, no, powiedzmy to sobie, e, oszukał parę kobiet, e, zarabiając przy tym, jakby wyłudzając od nich pieniądze. E, I mam wrażenie, że my, jako odbiorcy, trochę dziwiliśmy się, jak to, jak to możliwe, że kobiety. E, Pożyczały, a właściwie no, dały się, że tak powiem, trochę zrobić w bambuko osobie, której praktycznie nigdy nie widziały na żywo w czasie rzeczywistym. Jak ty na to patrzysz z punktu widzenia psychoterapeutki? Znaczy znowu tutaj powiem, że takie sytuacje zdarzają się też w relacjach zawieranych na żywo czy w tak zwanym realu. Tutaj ważne, żebyśmy, żebyśmy o tym powiedzieli. No, jeżeli ktoś w sposób cyniczny chce nas oszukać i odpowiednio do tego dobiera narzędzia, manipulacje i różne, nie wiem, psychosocjotechniki, to może nam się też to zdarzyć w, w realnym życiu. Natomiast w internecie to jest trochę łatwiejsze, bo jesteśmy anonimowi, możemy stworzyć Tworzyć pewien wizerunek, taki, na którym, na którym nam zależy, i mamy czasami trochę więcej czasu, żeby zbudować, prawda? Bo to, żeby wzbudować w kimś, wzbudzić zaufanie, spowodować, że polubimy daną osobę, to wymaga, wymaga często dosyć, dosyć sporo czasu. W internecie ten czas po prostu, po prostu mamy. I tutaj znowu. Należy być ostrożnym, ale pamiętajmy, że te osoby, które szukają relacji w internecie, też są to osoby, które mają pewną potrzebę do zapełnienia, w związku z czym mogą być też takim trochę łatwiejszym celem do, do namierzania. To znaczy, jeżeli czegoś szukam, jeżeli mam jakiś. Brak, e, niezapełnioną potrzebę, nie wiem, bliskości, miłości, troski, poczucia bycia ważnym, e, to wówczas, kiedy dostajemy takie informacje, ja też sobie teraz przypominam e, film e, Oszust z Tindera, bo, bo, bo rzeczywiście też go, e, też go oglądałam, e, to zapewni za, zapewnienie, że zapewnienie tych, tych potrzeb, e, na tym się opierał ten cały szwindel, prawda? Czyli ja zapełniam Twoją potrzebę, ty zaczynasz mi ufać, i mnie potrzebować, w związku z czym przychodzi moment, w którym mogę Cię o coś poprosić. I wtedy no, znamy się już jakiś czas, ufamy sobie, więc mogę, mogę pomóc, mogę Ci pożyczyć pieniądze, mogę Ci udostępnić jakieś dane, mogę coś dla Ciebie zrobić, nawet jeżeli to przekracza granice mojej, moich wartości, moich, mojej etyki. I tutaj może powiem, taką, to tak sobie pomyślałam, że to jest jedy, jedno z ważniejszych kryteriów, na które zawsze zwracajemy uwagę. Jeżeli ktoś, kogo poznaliśmy, Gdzieś po drugiej stronie ekranu prosi nas o coś w dowolnym momencie trwania tej relacji, o coś, co nie jest zgodne z naszymi wartościami, to tutaj już zapalałaby mi się czerwona, czerwona lampka w głowie, czy to rzeczywiście jest, jest w porządku i czy to jest bezpieczne. Co ma w takim wypadku zrobić osoba, która chce poznać miłość, która. Powiedzmy, to sobie już jest jakoś zauroczona tą drugą osobą. W jaki sposób powinna się uchronić przed ewentualnym oszustwem ze strony tej ukochanej osoby? No, ja tutaj tak, tak myślę i też często rozmawiam z, z, z ludźmi, z którymi pracuję, że tutaj obowiązuje taka zasada ograniczonego zaufania, czyli trochę tak jak na. Drodze, jak prowadzimy, jak prowadzimy auto. Czyli świetnie, poznajemy kogoś, ktoś wydaje nam się bardzo ciekawy, interesujący, atrakcyjny. Natomiast warto też pamiętać o tym, że po pierwsze to może być. Nie musi być, ale może być pewien budowany, budowany wizerunek. Warto jest też nie ufać od razu temu, co, co dana osoba mówi. Tu nie chodzi o to, żeby od razu nie ufać, ale też, żeby, żeby z taką ostrożnością podchodzić do, do informacji. Przede wszystkim nie podawać żadnych danych osobowych. Też bardzo zastanowiłabym się nad wysyłaniem wiadomości bądź też materiałów o charakterze intymnym, erotycznym. Bo to już jest taki element, który. On, rzeczywiście też cyberseks czy sexting jest takim narzędziem, które. Jest dla ludzi, i rzeczywiście z tego, z tego można korzystać, ale ja sobie tak wyobrażam, że to jest dobre narzędzie dla osób, które sobie ufają, które są ze sobą w, w jakimś dłuższym związku i które powiedzmy traktują to jako pewien rodzaj urozmaicenia swojego życia erotycznego. Natomiast jeżeli to się dzieje tylko przez internet, z osobą, której nie znamy i nie do końca możemy, możemy zaufać, to tutaj byłabym bardzo, bardzo ostrożna. Jeżeli. Wybieramy się na spotkanie z taką osobą, zawsze informujmy, umawiajmy się na początku w miejscach publicznych. Informujmy osoby, znajomych, przyjaciół, kogoś zaufanego, z kim rozmawiamy, co to jest za osoba, gdzie się umawiamy, gdzie, gdzie w, w przypadku jakiejś, jakiejś takiej niejednoznacznej sytuacji, gdzie będzie można nas znaleźć, odszukać. To są takie najważniejsze rzeczy. I, i jeszcze jedna, jedna rzecz, z którą wiem, że sporo osób ma kłopot. Zadawajmy dużo pytań. Zadawajmy dużo pytań wprost, bo często zdarza się, że mamy taki troszeczkę, czujemy się skrępowani, może, może taki dyskomfort, jeżeli chodzi o zadawanie konkretnych pytań. Nie wiem, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz, jak wygląda Twoje życie, chociażby takie codzienne, bo czujemy, że może przekroczymy granicę, może ktoś pomyśli o nas, że jesteśmy jakoś tutaj za dużo tak, informacji chcemy, chcemy zebrać. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ta osoba, którą poznajemy, ta po drugiej stronie ekranu jest na tyle wartościowa i, i, i sensowna i też ma podobny cel jak my, czyli żeby rzeczywiście kogoś poznać, to takie pyto, zrozumie to, że, że zadajemy takie pytania i, i sama będzie być może chciała też nas o pewne rzeczy zapytać. Także do tego, do tego zachęcam żebyśmy jak najwięcej starali się dowiedzieć o, o tej, drugiej, tej drugiej osobie. Czyli podsumowując... Ja myślę, że to jest kwestia właśnie, którą domknę tak w jednym, w jednym zdaniu, że to jest to, o czym już mówiłam, o tej takiej równowadze między tym, żeby skorzystać z tego, z tego narzędzia i rzeczywiście dać sobie szansę na y, poznanie kogoś wartościowego i ciekawego i, i, a równowaga pomiędzy tym w, jakiej, w pomiędzy tą ostrożnością jednak takim dystansem zdroworozsądkowym dotyczącym tego, że je, tylko ja mogę zadbać o swoje bezpieczeństwo w takiej w takiej sytuacji i to jest według mnie najważniejsze jest to trudne bo sytuacja dotyczy emocji prawda jesteśmy pełni nadziei przeżywamy różnego rodzaju nie wiem uniesienia fascynacje ale warto o tym pamiętać nawet zanim zaczniemy korzystać czyli przygotować się do tego zanim zaczniemy korzystać z aplikacji tego typu czyli kochajmy się ale z głową bardzo dziękuję Ci, Magdo, za rozmowę. Dziękuję bardzo. A z Magdaleną Bis rozmawiała Beata Pietryczuk. Materiał popularno-naukowy został zrealizowany jako element projektu Bądź bezpieczny w sieci z UMCS w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Bądź bezpieczny w sieci z UMCS.